Witam serdecznie na moim kanale. Na wstępie chcę Was poinformować, że tak chcieliście, tak byście mieli. I następny podcast serii Zaginieni będzie na temat tajemniczych zaginięć dzieci z czasów PRL-u. Mam nadzieję, że pojawi się na kanale chociażby w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak to będzie. Dziś natomiast ponownie wylądujemy w Siedlcach. Ponownie, ponieważ w trzecim odcinku tej serii opowiadałam Wam o zaginionej Nikoli właśnie z Siedlec. Zatem miejsce to samo, ale inny rok. Rok 2014. Joanna miała wówczas 31 lat, a od 10 tworzyła związek małżeński z niejakim Grzegorzem. Para była świadkami Jehowy i wspominam o tym fakcie, ponieważ w dalszej części podcastu, mając chociażby podstawowe pojęcie o tej wierze, będziemy mogli zrozumieć niektóre aspekty tej sprawy, a ja nie będę musiała ciągle przypominać o wyznaniu tej rodziny. Joanna i Grzegorz zamieszkiwali jedno z mieszkań na blokowisku przy ulicy 11 listopada. Pracowali w Białej Podlaskiej w firmie produkującej opakowania i dotarłam do informacji, że właścicielem już tegoż przybytku był i nadal jest Grzegorz. Jeśli oczywiście ktoś z Was ma więcej wiedzy odnośnie tego wątku, to naturalnie podzielcie się nią w komentarzu. Małżeństwo prowadziło spokojne, ustabilizowane życie. Nic nie wskazywało na to, by mieli problemy, czy to w związku, czy finansowe. Z nikim też nie wdawali się w konflikty, nie mieli wrogów. Według otoczenia byli zwyczajną, kochającą się parą. O tym, jaki był, nadal jest, Grzegorz, wiadomo tyle co nic. Natomiast Joanna była zżyta z rodzicami, z rodzeństwem, z przyjemnością pomagała rodzicom w codziennych sprawunkach, czy też przy pracach w ogrodzie. Natomiast z młodszą siostrą Sylwią miała bliski i serdeczny kontakt, głównie telefoniczny, bo kobieta mieszkała w innej miejscowości. Brat Joanny z żoną i potomstwem z kolei mieszkał na drugim końcu Polski. I mimo odległości rodzina trzymała się razem. Bliscy byli na bieżąco z newsami z życia każdego członka rodziny. Joanna była sympatyczną i spokojną osobą. Słynęła z dobrego zorganizowania się i punktualności jako pracownik. Z kolei jako człowiek po prostu była obowiązkowa, pedantyczna i słowna. Można rzec perfekcyjna pani domu, która z zamiłowaniem dbała o mieszkanie, jak i o siebie i męża, którego kochała i nie wstydziła się o tym otwarcie mówić chociażby siostrze. Była typową domatorką, lubiła robótki krawieckie. Wszelkie plany realizowała od razu, nie lubiła odkładać spraw na później lub na wieczny nigdy, jak niektórzy, na przykład ja. Wiedziała, czego oczekuje od życia w najbliższej przyszłości i nigdy nie narzekała na swój los. W sumie wydawało się, że nie miała nawet ku temu powodów. W piątek 12 grudnia 2014 roku Joanna z mężem pojechała do pracy, z której wyszli wspólnie po południu. Wracali razem do domu, co zostanie później potwierdzone przez nagrania monitoringu. Natomiast kobieta po pracy chciała zabrać się za przygotowanie gołąbków i według Grzegorza tego dnia wraz z żoną odwiedził ich wspólną znajomą, która dała im kapustę na te gołąbki. Co prawda w kilku źródłach przewija się sprzeczna informacja, wedle której para tego wieczoru odwiedziła znajomych w celach towarzyskich i alkoholowych, ale to fake wyssany nie chcę wiedzieć skąd. Bądź co bądź, para u znajomej posiedziała chwilę, po czym wróciła do swojego mieszkania. I tu już zawczasu wspomnę, że koleżanka małżeństwa potwierdziła ich wizytę tego dnia. Była ona ostatnią osobą prócz Grzegorza, która miała widzieć Joannę. W sobotę 13 grudnia około godziny 18 Grzegorz zadzwonił do teściów i zakomunikował im, że ich córka zaginęła. Oczywiście na takie wieści rodzice Joanny chcieli dowiedzieć się, jak w ogóle do tego doszło, na co Grzegorz opowiedział im o tym, że z rana wybrał się z żoną na zakupy do osiedlowego sklepu, a kiedy wyszli z marketu, Joanna zdecydowała, że pójdzie do pobliskiej galerii, ponieważ chciała kupić sobie buty zimowe. Wszystko by było ok, gdyby nie to, że Joanna poszła do galerii bez torebki, z którą praktycznie się nigdy nie rozstawała, bez portfela, bez gotówki, czy chociażby karty bankomatowej, bez dokumentów i bez telefonu.
Grzegorz natomiast z zakupami udał się do domu i od tamtego czasu Joanna nie zjawiała się w mieszkaniu, nie dawała znaku życia. Ciekawe, jak miała dać, jeżeli na telefonu nie wzięła, no ale dobra. No i teściowie zapytali zięcia, czy dzwonił do znajomych, do koleżanek Joanny. No w końcu mogła u kogoś przebywać i nie musiała o tym informować męża. Grzegorz rzeczywiście zapewniał, że już to zrobił, ale później okaże się, że zaczął wykonywać połączenia do znajomych dopiero po rozmowie z rodzicami Joanny. Do Siedlec przyjechała Sylwia w towarzystwie rodziców. Bliscy natychmiast rozpoczęli poszukiwanie Joanny na własną rękę. Zaczęli od galerii, która mieści się przy ulicy Józefa Piłsudskiego. Przeszukiwali toalety, teren wokół centrum handlowego. Podejrzewali, że Joanna mogła zasłabnąć. No w końcu różnie w życiu bywa. Później rozpytali ekspedientki w sklepach, czy widzieli Joannę, ale tego dnia nikt jej nie widział w centrum. Sprawdzono monitoring, ale nie uchwycił on Joanny. Potem, kiedy już sprawą zajmie się policja, okaże się, że tego dnia zaginiona w ogóle nie pojawiła się w okolicy galerii ani w środku. Rodzina poszukiwała kobiety w okolicy zamieszkania, w pobliskim parku, a nawet w osiedlowych garażach. Oczywiście bliscy się nie włamywali, ale wołali Joannę i stukali w garaże. No tym razem podejrzewali, że mogła być ona przetrzymywana w jednym z nich. Niestety ich poszukiwania na nic się zdały, a opcji, co mogło się stać z Joanną, było wiele. Rodzina szukała jej do godzin nocnych, w międzyczasie Grzegorz zgłosił zaginięcie żony, a funkcjonariuszom przekazał tą samą wersję wydarzeń, którą opowiedział teściom. O zniknięciu Joanny szybko zrobiło się głośno, mieszkańcy Siedlec skrzyknęli się i wspólnie poszukiwali kobiety w terenie. Do tej akcji społecznej dołączyła policja, która tak swoją drogą szybko dotarła do nagrań monitoringu ze sklepu Stokrotka, mieszczącego się w okolicy bloku, w którym mieszkało małżeństwo. I na nagraniu widać Grzegorza i Joannę, którzy szli razem ulicą, ale nie w sobotni poranek, ale właśnie w sobotę o godzinie 13. Na nagraniu widać, jak Grzegorz wyposażony w plecak idzie tuż za żoną, która idzie skulona, z czapką niemal na oczach, bez torebki. Śledczy ponownie porozmawiali z Grzegorzem, który tym razem zmienił wersję wydarzeń. Stwierdził, że w dniu zaginięcia nie szedł z żoną na zakupy, a około 13 wybrali się na 3-godzinny spacer do parku, a po tym, że spacerze rozstali się przy wyjściu z parku. I wtedy to Joanna miała powiedzieć mężowi, że idzie rzekomo do galerii po buty. Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego nie był w stanie podać konkretnych faktów z feralnego dnia tuż po zaginięciu żony. Rodzina Joanny sprawdziła mieszkanie, w którym mieszkała z Grzegorzem. No, zauważyli, że w lodówce nadal były produkty niezbędne do przygotowania nieszczęsnych gołąbków. Wydawało się to podejrzane, bo jak już mówiłam, Joanna nie odkładała roboty na potem, a tym razem nawet nie zaczęła przyrządzania potrawy. Poza tym rodzina wiedziała, że Joanna ściągała obrączkę i pierścionek tylko w sytuacji, kiedy zmywała naczynia. Kładła je wtedy w kuchni, na stole, czy tam w innym widocznym miejscu. Natomiast rodzina znalazła biżuterię Joanny głęboko w jednej z szuflad w pokoju. No i to również było dość nietypowe, jak na Joannę. Prócz poszukiwań w terenie, do akcji sprowadzono nurków, drona, sonar, sprawdzano dno rzeki Liwiec, nie pominięto nawet badania pobliskich stawów i innych zbiorników wodnych, a nawet studzienek kanalizacyjnych. Przeszukiwano też place budowy, hale przemysłowe i do takiego stopnia, że chociażby w halach obserwowano posadzkę, czy nie ma czasem na niej świeżych śladów nowej wylewki. Do poszukiwań wykorzystano również 4 psy tropiące zwłoki. Sprawdzano monitoringi z możliwych miejsc, którymi mogła poruszać się Joanna, w tym monitoringi z lotnisk. Zakładano różne wersje wydarzeń, a jedną z nich była na przykład ucieczka, ale rodzina od początku zaprzeczała tej właśnie hipotezie. No, rodzina nie wierzyła w jej ucieczkę i chęć ułożenia sobie życia na nowo gdzieś indziej. Według bliskich Joanna była zbyt z nimi zżyta, by nie podzieliła się swoim planem. Nie pasowało to do jej osobowości i tym podobne. Grzegorz z policjantami chodził po sklepach i ze łzami w oczach pytał, czy ktokolwiek widział jego żonę. A według jednego ze źródeł został on nawet wysłany na obserwację do szpitala psychiatrycznego na kilka dni,
Ale czy to fakt, czy to kolejna bajka mająca na celu wzbudzenia sensacji, no tego nie wiadomo. No być może wykazywał napięcie i załamanie po zaginięciu żony i dostał po prostu leki uspokajające? Kto wie. Z pomocą rodzinie Joanny wychyliła się miejscowa drukarnia, która za darmo utworzyła plakaty o zaginięciu. No z biegiem czasu było nimi oklejone całe miasto. Bliscy skorzystali z pomocy Bartka Werenczuka, który w tamtym czasie był detektywem zatrudnionym w agencji Lampart. Oferowano nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla osoby, która wskaże miejsce pobytu Joanny bądź poda istotne informacje, dzięki którym uda się ją odnaleźć. Siostra kobiety założyła stronkę na fejsie o zaginięciu. No, link oczywiście zostawię Wam w źródłach. Rodzina nie korzysta z usług jasnowidza, natomiast policja korzystała i okazało się, że wersja podana przez wizjonera była błędna. Po kilku tygodniach bezowocnych poszukiwań dotarto do nagrania z monitoringu z miejsca, gdzie wychodzi się z parku, tego parku, w którym mieli spacerować Grzegorz i Joanna. I na nagraniu widać, jak mąż zaginionej wychodzi z parku sam. Tutaj przypomnę, że według Grzegorza miał się on rozstać z żoną właśnie po wyjściu z parku, ale po skonfrontowaniu go z nowymi faktami przyznał, że tak naprawdę rozstał się z Joanną w parku, nie poza parkiem. A na pytanie, dlaczego od razu tego nie powiedział, przyznał, że nie pamięta do końca, jak to dokładnie było. Serio. Facet nie pamiętał, w jakich okolicznościach jego żona się od niego oddaliła, kiedy widział ją praktycznie ostatni raz. Po tych rewelacjach rodzina Joanny całkowicie straciła zaufanie do Grzegorza. Jego zatajenie tak istotnych informacji wzbudziło w bliskich Joanny wiele podejrzeń co do jego osoby. I przez jego kolejną zmianę wersji wydarzeń policja po upływie takiego czasu nie była już w stanie odzyskać nagrań monitoringów z innych możliwych miejsc, gdzie mogła udać się Joanna. Po prostu dotychczas szukano jej w bardziej zawężonym rejonie. Z kolei nagrania z innych terenów były już skasowane bądź nadpisane. No, po tych zeznaniach Grzegorz definitywnie zakończył współpracę z policją, odciął się od sprawy. Twierdził ponadto, że jego rzekome zmiany zeznań to plotki i pomówienia. Nie zgodził się na proponowane badanie wariografem, swoją drogą przecież miał do tego prawo, ale dla bliskich Joanny jego postawa była coraz bardziej zastanawiająca. Podobnie jak ostatni zapis z monitoringu z Joanną spod Stokrotki, rodzina zaginionej przestała wierzyć w to, że kobieta widoczna na nagraniu to faktycznie Joanna. Na dostępnym nagraniu nie widać twarzy kobiety. Poza tym Joanna nie miała w zwyczaju chodzić z opuszczonymi ramionami, a jedyne co się zgadzało to ubrania, jakie miała na sobie kobieta z nagrania. Poza tym rodzina nie do końca wierzyła w ten 3-godzinny spacer. Mianowicie tego dnia, kiedy zaginęła Joanna, pogoda była paskudna, było zimno i tak dalej. No i w takich warunkach ciężko by było przechadzać się po parku przez 3 godziny. Rodzina Joanny czuła się oszukana przez Grzegorza. Zaczęli podejrzewać nawet, że mogła jej się stać krzywda. Natomiast po latach stracili wszelką nadzieję, że Joanna wciąż żyje. Śledczy zakładali kilka hipotez w sprawie zaginionej i po kolei odrzucano każdą z nich po dość wnikliwych badaniach śladów i po rozmowach z rodziną. Wykluczono, by Joanna chciała targnąć się na życie. Po czasie obalono również hipotezę odnośnie ucieczki. Była też wersja o porwaniu, która okazała się wątpliwa. No, kobieta nie miała związku z przestępcami, nie miała też wrogów. Rodzina uważała, że padła ofiarą zabójcy, ale na to nie było żadnych dowodów. Prześwietlono oczywiście Grzegorza, o którym z dnia na dzień pojawiało się coraz więcej plotek. Ludzie sugerowali, że Joanna mogła uciec przed mężem, ponieważ planowała opuścić zbór, no a mąż się na to nie chciał zgodzić. Tworzono krzywdzące teorie spiskowe związane z ich wiarą. Powiem szczerze, że niektórych nieźle ponosiła fantazja i nie będę przytaczać właśnie tychże teorii.
Poza tym ludzie mówili między innymi, że mąż Joanny ją bije i tak dalej. Pojawił się wątek o nowej kobiecie w życiu Grzegorza, przez którą miał on pozbyć się żony. Mimo wszystko sprawdzano każdą, nawet najbardziej niedorzeczną informację w tej sprawie i żadna z powyższych nie miała związku z faktami. Pewne jest to, że na nagraniu z okolicy firmy, w której pracowało małżeństwo, widać Joannę kierującą się do samochodu i odjeżdżającą z mężem w stronę Siedlec. Nie wiadomo natomiast, czy faktycznie trafiła ona do znajomej w piątkowy wieczór. Próbowano dotrzeć nawet do monitoringów z tego dnia, ale były one już skasowane. Jak już wiecie, no nie ma pewności, czy na nagraniu spod stokrotki kobieta towarzysząca Grzegorzowi to faktycznie Joanna. Sprawę analizowali kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Warszawie i uznali, że miejscowi funkcjonariusze zrobili wszystko, co mogli w sprawie zaginięcia Joanny. Mimo to śledczy co jakiś czas wracają do tej sprawy, zatem możliwe, a bardziej pewne, że nie dzielą się z opinią publiczną swoimi ustaleniami. No przecież to normalne. No. Być może kiedyś dowiemy się, co tak naprawdę spotkało Joannę i mam szczerą nadzieję, że to jedynie kwestia czasu i zebrania pewnych dowodów. Co do Grzegorza w 2018 roku, po 4 latach od zaginięcia, złożył pozew o rozwód z winy Joanny. W lipcu bądź sierpniu wytypowano kuratora, który miał reprezentować zaginioną w sądzie, a po kilku miesiącach Grzegorz otrzymał rozwód, ale z własnej winy. Wiadomo, że jest w nowym związku i to tyle na jego temat. Mama Joanny ciężko przeżyła zaginięcie córki. Jej syn przyjechał z drugiego końca Polski, by się nią zaopiekować. Natomiast Sylwia nadal nie odpuszcza i walczy o poznanie prawdy, co się stało z jej starszą siostrą. Rodzina nie może się pogodzić ze stratą Joanny. W grudniu minie 7 lat, od kiedy była widziana po raz ostatni. W grudniu minie też 7 lat bólu, rozpaczy i niemocy jej bliskich. Każde zaginięcie to nieustające cierpienie rodzin, przyjaciół, znajomych, a niewiedza o losie osoby, która była dla nas praktycznie wszystkim, potrafi wyrządzić wiele złego. Ale dopóki tli się nadzieja, dopóty istnieje szansa na rozwiązanie sprawy i oby tak stało się w przypadku Joanny. To wszystko na temat dzisiejszej historii. Zapraszam do komentowania. Tylko proszę, nie wnikajcie w teorie odnośnie wiary. Zachowajmy rozwagę w wypowiedziach i pamiętajmy o tym, że rodzinie Joanny już wystarczy dodatkowych przykrości, a może się zdarzyć, że bliscy trafią na ten podcast. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia.